507-964-253, 507-964-253. Serdecznie Państwa witam w części drugiej. Co ten Sterczewski tam jeszcze na tej granicy narobił? Na przykład tak donosi o swojej aktywności pan poseł Sterczewski. Wczoraj wieczorem, a ja to mówię ku przestrodze dla Państwa, dlatego że, no, zresztą nie uprzedzajmy faktów, dobrze. Wczoraj wieczorem wraz z ekipą z Fundacji Ocalenie zobaczyliśmy mężczyznę leżącego przy drodze. Okazało się, że to Irakijczyk. Byłem w szoku, ale też wzruszony sytuacją, więc po ludzku uściskałem gościa i powiedziałem Welcome to Poland. Gdyby Państwo spotkali jakiegoś jegomościa, mnie się to zdarzyło na przykład tutaj na tej mojej wsi, gdyby Państwo spotkali jakiegoś jegomościa leżącego w rowie, to proszę pamiętać, że to na pewno jest Irakijczyk i proszę się do niego zwracać po angielsku. Jak ja spotkałem takiego jegomościa dżentelmena, który właśnie w tym rowie tak leżał, o niedaleko tam roweru, to ja do niego mówiłem w ojczystym języku, czyli ja zrobiłem duży błąd. Tam się to wszystko dobrze skończyło, spokojnie. Nie, że wsiadł i pojechał, aż tak dobrze nie było, ale udało się, no, to był happy end, tak? Na ten wpis pana posła Sterczewskiego, czego nie rozumiem, bardzo ostro zareagował wiceprezydent Białegostoku. I ten wiceprezydent Białegostoku, proszę sobie wyobrazić, że on jest z Platformy. Napisał tak pan wiceprezydent Zbigniew Nikitorowicz. Franek, dzieciaku, przestań lansować się na ludzkim nieszczęściu i odgrywać drugoplanową rurkę w teatrzyku Łukaszenki. Załóż trampki i wracaj do Poznania. Przypominam, że sam jest politykiem Platformy Obywatelskiej. Honoru domu postanowiła w związku z tym bronić pani Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy. I ona, ponieważ no, uważa tak jak Franek Sterczewski i Hołownia i tak dalej, będzie się domagała ujawnienia nazwisk tych żołnierzy, którzy otrzymali nagrody od ministra Błaszczaka. O swoim żądaniu poinformowała w mediach społecznościowych. Żukowska napisała, że już dziś informuje, że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej będę się domagała podania nazwisk żołnierzy oraz nazwy jednostki, w której służą ci nagrodzeni INSPE. No bo skoro nagrodzeni, to przecież MON nie będzie się tych dzielnych husarzy wstydzić, prawda? Chodzi o to, żeby ustalić ich dane i żeby można było ich pokazywać potem w TVN-ie i tak dalej, i tak dalej. Pan Józef z Dolnego Śląska. Kłania się pan Józef. Dobry wieczór panie redaktorze. Ja chciałem coś na temat Solidarności. Ja w stanie wojennym pracowałem też tego i byłem kierowcą dyrektora. W każdym razie, jak zakładali Solidarność, to byłem jednym z pierwszych członków, wcale się nie wypisywany. I nie chodzi o naszych działaczy na Dolnym Śląsku. Tak jak ten Prasyniuk, Pinior i no jak on się tam pani była no, z Kwaśniewskiego w tym, pani Labuda. Tak. I pamiętam, jak w stanie wojennym zbieraliśmy pokryjomo pieniążki dla nich, bo ponoć Labuda gdzieś tam się ukrywała w klasztorach, ten Pinior też, Prasyniuk też. I do pokryjomu zbierali kasy, proszę pana. I teraz tak się patrzy na to wszystko, bo już jak się to wszystko liczyło, a my patrzymy się, a to Prasyniuk wielki biznesmen się zrobił. Pinior poszedł do SLD, a Labuda jako Kwaśniewskiego. I my nazywali to Banda Trojga Złodziei. Że to kryminaliści, oni się nie rozliczyli z pieniędzy naszych na Solidarności. 80 milionów złotych i tych z naszej składki. I on teraz ma czelność łobu zmówić na żołnierzy, na tego, że to są banda, że to tego, no. Ja się a po prostu dynes. Ja też byłem w wojsku, za komuny byłem, bo to było wojsko jakiej Polski, jak było komunistyczne, ale bym nigdy tego nie powiedział. A ten teraz na to wojsko, które broni nas przed komuną i w ogóle przed zarazą jeszcze sowiecką i on potrafi, i jemu to nic nie jest. To banda trojga jest przecież, jakby nie było. Dlaczego na przykład tam na granicy na przykład nie mogą wypałować to hołę tę stalinowską, proszę pana, to sami komuniści tam chodzą. To dzieci po tych komunistach, tych bandytach, co nas przez tyle lat... No ale panie Józefie, kochany drogi, no przecież to sam pan sobie odpowiedział na pytanie, że
że to wojsko, co robi, broni nas przed tą zarazą, tak? A tamtym chodzi o to, żeby nas nie bronili, tylko żeby wpuścili. No ja się pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Ja przytoczę Państwu, bo ja rozumiem, co pan Józef chce nam powiedzieć, tylko przytoczę Państwu, co powiedziała pani Joanna Duda-Gwiazda. Naprawdę są tacy ludzie, których warto słuchać, między innymi właśnie warto zawsze posłuchać, co ma do powiedzenia pani Joanna Duda-Gwiazda w różnych sprawach. Eryk Łażewski z portalu Niezależna zapytał panią Joannę o Frasyniuka. Chciałbym z panią porozmawiać o panu Władysławie Frasyniuku. Pani zapewne zna go osobiście. Tak, i muszę panu powiedzieć, że w tej chwili media przesadzają z tą chwalebną przyszłością Frasyniuka. To nie Frasyniuk, tylko chyba Jerzy Piórkowski zapoczątkował strajki we Wrocławiu. Tam, o ile pamiętam, dwukrotnie głosowano, żeby Frasyniuk został przewodniczącym zarządu regionu Dolny Śląsk Solidarności. To też było jakieś dziwne, do skutku głosowano. To było mniej więcej w marcu 81 i dopiero wtedy myśmy poznali Frasyniuka. Więc po prostu ktoś mu robi opinię wielkiego antykomunisty, działacza strajkowego, jakiegoś bohatera. I o tym, co ja w tej chwili mówię, to właściwie nikt nie wie. Dlatego myślę, że dobrze będzie, jeżeli państwo to napiszecie, mówi pani Joanna Duda-Gwiazda. Władysław Frasyniuk jest teraz bardzo agresywny, atakuje słownie Wojsko Polskie. Dlaczego on się tak zachowuje? Co się z nim stało? Zapytał Eryk Łażewski. Myślę, że z nim się nic nie stało. Sądzę, że po prostu to był człowiek, który, że tak powiem, wkręcił się w ruch Solidarności. A potem ktoś mu robił wspaniałą opinię. Kiedy on miał się zmienić, nie wiem. To, że on z taką wściekłością atakuje, to się chyba bierze z pewnego emocjonalnego pobudzenia i przekonania, że jak się będzie krzyczeć, to dobrze. W ten sposób pogłębia się bardzo niebezpieczny obecnie trend używania wulgaryzmów, brutalizacji wypowiedzi, nie wypowiadania się merytorycznie, tylko na najwyższym C jakiegoś pobudzenia. A w takim razie można powiedzieć, że Frasyniuk zawsze był taki, jaki teraz, pyta dziennikarz. Prawdę mówiąc, w czasie Solidarności on się pojawił dość późno, jak już mówiłam, i nie pamiętam jakichś jego wystąpień, czy to na zjeździe krajowym, czy to na posiedzeniach Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Nie odgrywał tam takiej roli, jaką teraz wszyscy mu przypisują. Władysław Frasyniuk przyłączył się do obecnej niepatriotycznej opozycji. Czy można uznać, że on kiedyś był patriotą i przestał nim być, a może po prostu zawsze był niepatriotyczny, tylko się nie ujawniał? Zapytał Eryk Łażewski. Bardziej podejrzewam, że to był wilk w owczej skórze, mówi pani Joanna, niż to, że przeżył jakąś szczególną przemianę. Określenie wilk w owczej skórze chyba nie jest obraźliwe, prawda? Nie jest, potwierdza dziennikarz. Dobrze, to się cieszę. A może on był na przykład agentem, pytał Łażewski. Tego to ja nie mogę twierdzić, bo mi jeszcze życie miłe. Dopiero będzie można o tym mówić, gdy znajdą się jakieś papiery. Ja mogę jedynie coś tam podejrzewać, ale... Nawet o Wałęsie nie mówiliśmy, że był agentem, dopóki nie wyszły papiery. Takie są zasady. Miejmy nadzieję, że nowy prezes IPN-u być może głębiej sięgnie do różnych materiałów. Nie ma już przecież materiałów zastrzeżonych, wszystkie miały być ujawnione, więc spodziewam się, że to nam pomoże ustalić stan faktyczny. Dodam jeszcze, że nowy prezes IPN-u, pan Karol Nawrocki, był u nas w Gdańsku dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej i naprawdę niezwykle się zasłużył dla tego muzeum oraz dla historii, bo organizował różne fantastyczne spotkania i eventy, powiedziała pani Joanna Duda-Gwiazda. Jak to było z tym Frasyniukiem, się pewnie kiedyś dowiemy. Pan Józef z Chicago? Halo? Tak. Halo? Dobry wieczór, panie Józefie. Słucham pana. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór słuchaczom. Ja chciałem, panie Jacku, poruszyć sprawę polskich gazów cieplarnianych, którego przedstawicielem jest niejaki Bławek. Bławek trzęsie portkami, ponieważ jego biznes rozwinął się w bardzo szybkim tempie, nie wiadomo z jakich źródeł. I to właśnie jest powodem tego, że wszystko robi niby wielki opozycjonista i po prostu boi się, że przy tym rządzie wyjdzie na jaw jego źródło nagłego rozkwitu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, według mnie znieważył wojsko i powinien być sądzony przez prokuratora wojskowego i przez wojskowy sąd. I to powinno się odbyć jak najszybciej i powinien być wyrok po prostu podany, cały jego proces powinien być do publicznej wiadomości podany. I sprawa by się skończyła pozostałych gazów cieplarnianych, takich jak Jakira, te Biedronki i inne, ale no, jak się mówią, ostatnio te Biedronka tam bardzo dużo tam się udziela.
No to może ja opowiem tak coś, żeby to było tak wszystko nie na tak poważnie, tylko troszkę na wesoło. Po burzliwie spędzonej nocy Biedronka i Śmieszek poszli zaczerpnąć świeżego powietrza do lasu. No i w pewnym momencie Biedronce zachciało się kupcie. No to Śmieszek tam odszedł i w pewnym chwili słyszy taki krzyk przerażający. Poroniłam! Poroniłam! No to wraca się i patrzy i mówi, kochani, na żabę narżnęłaś. A Biedronka mówi, a ja myślałam, że jestem byłam przy nadziei. Może bardzo uprzejmie dziękuję. Panie... Tak? Halo? Tak, jestem. No, nie było to za jakieś niedobre ten? Wie pan co, degustibus non disputantum. Ja bym się, bardzo uprzejmie dziękuję, ja bym się nie ośmielił państwa takimi żartami zabawiać, ale ja z polskiej wsi, a pan z Chicago, no. No dobra, jest różnica czasu i na to tu zwalmy. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Proszę państwa, Donald Tusk, żeby nie odpowiadać na pytania dziennikarzy, no bo po co, prawda? Opublikował takie oświadczenie w mediach. Nie będziemy tego pokazywali, spokojnie, przecież ja was lubię. Opublikował takie oświadczenie w mediach społecznościowych, długie jak nie wiem co i nudne. I nic z niego nie wynika konkretnego, to jest inna sprawa. Powiedział tam Tusk, tak krótko relacjonując, że wszystkiemu jest winny PiS i że teraz powinna nastąpić taka ogólnonarodowa zgoda, polegająca na tym, że usiądzie się z nim jako liderem opozycji do rozmów, bo on w imieniu całej opozycji, ten Tusk, przemawia. No tak on sam się przedstawiał, prezentował. Tam mówi między innymi, wszyscy jesteśmy zaniepokojeni sytuacją naszej wschodniej granicy. Ten niepokój jest niestety uzasadniony. Kiedy wybuchł konflikt na Ukrainie, byłem wtedy premierem, zaprosiłem wszystkich liderów opozycji, usiedliśmy przy jednym stole. Był też wtedy Jarosław Kaczyński, żeby rozmawiać, jak Polacy wspólnie mogą uporać się z tym dramatycznym wyzwaniem. Oczekuję dzisiaj dokładnie tego samego od władzy. Oczywiście jestem gotów do takiej rozmowy. Jestem przekonany, że mogę te słowa powiedzieć w imieniu całej opozycji. Nam chodziło o to, żeby nie odpowiadać na pytania dziennikarzy o tego Starczyńskiego, o tej Achirę. No i na te słowa Tuska zareagowała na Twitterze już cytowana przeze mnie pani posłanka Anna Maria Żukowska, która napisała tak. Nikt pana do tego nie upoważnił, żeby zabierać głos w imieniu całej opozycji w jakiejkolwiek sprawie. A w sprawie uchodźców już pan głos zabrał na Twitterze i jest on sprzeczny z wartościami reprezentowanymi przez lewicę. Ble, 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 kunktatorski standard. W ten sposób do tego oświadczenia Tuska odniósł się z kolei wiceprzewodniczący klubu lewicy, wspomniany przez pana Józefa Krzysztof Śmiszek. Agencje milczą na temat tego, co Biedroń, ale to może dlatego te agencje milczą, bo jeszcze nie przetrawiły tego występu Biedronia w tych faktach po faktach. Ja już państwu wspominałem, że tam Biedroń no taki bardziej był zniuansowany, bardziej niż Śmiszek. Pan Janek z Dolnego Śląska. Kłania się panie Janku. Dobry wieczór. Witam pana redaktora. Ja w takiej sprawie chciałem się wypowiedzieć. Co się dzieje w Polsce na granicy, co się dzieje w opozycji, w rządzie i tak dalej, to wszystko wiemy. Ale 2-3 tygodnie temu mówiłem, że jedna pani i dwóch panów dogadali się w sprawie Nord Stream 2. A tydzień temu spotkali się, czy kilka dni temu spotkali się pani Merkel i pan Putin 24 sierpnia. Data straszna dla Polski. I trzecia sprawa, tak krótko mówię. Proszę pana, patrzę na uzbrojenie talibów. I co ja tam widzę, proszę pana? Broń z jednej strony rosyjska, z drugiej strony amerykańska. I my, proszę pana, patrzymy się na to i chcemy demokracji, chcemy wolności, chcemy pokoju. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, dzięki bardzo panie Janku, pozdrawiam. O tym, co wyprawiali politycy Platformy na polskiej granicy i o tym, co w związku z tym powinien zrobić
Donald Tusk panią redaktor Katarzynę Guiską zapytało TVP Info zlikwidować i Kasia powiedziała tak, pan poseł Sterczewski opowiada kompletne bzdury, głupoty, żaden mandat poselski nie upoważnia go do tego, żeby przekraczał granice tam, gdzie chce. On akurat łamie prawo, a nie realizuje swój mandat. To, co robi, jest karygodne i upokarzające dla polskiego Sejmu. Z jednej strony mamy agresorów, którzy atakują polską granicę i chcą na niej wywołać chaos od strony Białorusi. Z drugiej strony mamy kolejnych agresorów, którzy podejmują rękawice i wpisują się w scenariusz napisany w Moskwie, czyli w Mińsku. Bez polityków kierowanych przez pana Tuska akcja hybrydowa Łukaszenki byłaby mniej skuteczna. Oni podnoszą skuteczność tej akcji przeciwko Polsce. Ta agresja płynąca ze wschodu byłaby mniej skuteczna bez pomocy polityków Platformy. Jeżeli Tusk chciałby się zaangażować w budowanie bezpieczeństwa państwa, to może wyjąć telefon, zadzwonić do posłów, których sam wcześniej powysyłał, żeby szaleli i powiedzieć, żeby wracali do domu. To jedyna rzecz, którą obecnie może zrobić. Niech powie swoim parlamentarzystom, żeby przestali atakować polskie służby i siać chaos na granicy polsko-białoruskiej. Inne pytanie od TVP Info zlikwidować dostał nasz naczelny. Czemu ma służyć utworzenie tego kanału przepływu uchodźców? Jaką rolę odgrywa w tym Białoruś i Rosja? To pytanie usłyszał Tomek Sakiewicz i odpowiedział między innymi tak. Mamy do czynienia z agresją. Tak jak większość wojen na wschodzie nie odbywa się przy pomocy dużych jednostek wojskowych, a działań nietypowych, paraliżujących przeciwnika, atak informacyjny, atak cyfrowy, działania o charakterze ekonomicznym, energetycznym. W tym przypadku to wygonienie dużej ilości ludzi ze swoich domostw w miarę bezpiecznych miejsc, wysłanie na tułaczkę po to, żeby użyć ich na wojnie, którą Putin i Łukaszenka prowadzą z państwami NATO. Polska może w tej kwestii liczyć na poparcie krajów europejskich. Europa zachowuje się w miarę rozsądnie, jednak broni stanowiska Polski, bo wie, że ci uchodźcy mogą przejść tylko przez Polskę i wylądować w innych krajach, na przykład o lepszym klimacie, które mają też lepszy socjal, wyższy poziom świadczeń na rzecz ludności cywilnej. Europa wie, że jeżeli poświęci Polskę, to za chwilę sama się stanie ofiarą tego ataku. Otworzenie kanału na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób powoduje, że pójdą tamtędy miliony. Sakiewicz zwrócił uwagę, że działania polskich służb w kwestii koczujących uchodźców są krytykowane wewnątrz kraju przez opozycję. To zdumiewające, bo wydawało się, że znaczna część polityków opozycji jest pudłem rezonansowym Brukseli i Berlina. Tymczasem, jeżeli stamtąd głosy zbliżone do stanowiska Polski, to opozycja wściekle atakuje rząd. Co ciekawe, zbiega się to z białoruską i rosyjską propagandą wobec Polski, czyli niestety mamy potężne wpływy wschodnie wśród naszych polityków opozycji, a przede wszystkim w wielu mediach, które nakłaniają do takiej postawy, to jest próba ataku na polskie bezpieczeństwo, na polską obronność. To, co zawsze próbuje przeciwnik w czasie wojny, czyli próbuje zniechęcić ludzi do obrony, wtedy się posługuje takimi przebranymi ludźmi. Być może ten nierozumny człowiek, to jest o Sterczewskim, być może ten nierozumny człowiek, który został posłem, robi to dlatego, że sądzi, że to takie fajne, że na tym się wypromuje. Ej, pan Krzysztof ze Szczecina jest z nami. Kłania się panie Krzysztofie, dobry wieczór. No, dobry wieczór, witam pana, panie Jacku i wszystkich telewidzów. Ja mam w związku z tą ostatnią sytuacją na granicy białoruskiej taką propozycję. Dlaczego ci żołnierze tak bronią tej granicy przed tymi Sterczewskimi, przed tymi Jachirami, przed tą wicemarszałek Senatu? Niech oni przejdą. Skoro oni tak chcą tam prom na ten wschód, proszę bardzo. Łukaszenko ich odpowiednio przyjmie. Oni zobaczą dopiero, jak to wygląda prawdziwa demokracja. Tutaj tak narzekają, że co to jest, że to łamanie praw człowieka, demokracja i tak dalej. Proszę bardzo, niech sobie tam idą. Niech ich przepuszczą. Zobaczymy, co się dalej będzie działo. Oczywiście to jest żart, bo wiadomo, co by się dalej działo. Druga sprawa, sprawa immunitetu właśnie. To jest ta cała sytuacja, ta cała chucpa, to jest kolejny przyczynek do tego, żeby ten immunitet został natychmiast zniesiony.
natychmiast. Dlatego, że po prostu tym, im się tak poprzewracało w głowie, że oni myślą, że czują się jak bogowie niemalże. Oni uważają, nie, że... Nie, no ale panie Krzysztofie, nie szalejmy. To, że oni nie rozumieją, do czego służy immunitet, to nie oznacza... Wie pan, to, że ktoś nie wie, do czego służy długopis, to nie oznacza, że trzeba teraz zlikwidować wszystkie długopisy, no. Ale, panie Jacku, ja mówię o może nie całkowitym zlikwidowaniu, ale ograniczeniu immunitetu. Niech pan mi powie, w jakim kraju posłowie mają tak szerokie uprawnienia. W żadnym, proszę pana. Żadnym. Nie, nie, nie. To na tak, przykład... Nie, nie, to... Nie, ale ja panu powiem, proszę pana. Posłowie... Nie ma czegoś takiego, że u nas są te uprawnienia większe niż w innych krajach. Są mniej więcej takie same. Sprawa polega na czym innym. Panie Krzysztofie, no przecież nie ma filmów z granicy litewskiej na przykład, litewsko-białoruskiej, tak? Nie ma takich filmów z tej granicy litewskiej, że oto... polityk opozycyjny na Litwie zachowuje się tak jak Jachira, jak Joński ze Szczerbą, albo tak jak Sterczewski. Dlaczego nie ma takich filmów? Dlatego, że tamta opozycja się tak nie zachowuje. My mamy durną opozycję. Tak, wyjątkowo durną. Ale to jest... Ja wiem, że mamy durną opozycję, ale durną i sprzedajną opozycję. Oczywiście od tego, bo to się z tym wszystko wiąże, proszę pana. Dobra, jeszcze jedna rzecz teraz, bo zaraz kończymy. Sekund. Proszę pana, naciskać na Niemców. To, co mówił właśnie po 20, przed pana programem, pan Bąkowski, mówił tak, żeby naciskać na Niemców w sprawie środków, żeby nam przyznali jak największe środki na ochronę granic. Natychmiast, to nie ma dyskusji żadnej. Jeżeli chcą bezpieczeństwa swoich granic, niech nam przyznają odpowiednią ilość środków. Koniec. Kropka. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam dziękuję, serdecznie. Miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego. No i co, pewnie będziemy znowu też tylko Jezus, Maria, żeby tamta Lempart nic nie wywinęła przez ten nas na tej granicy. Jutro pewnie też będziemy o tym rozmawiali. Kłaniam się, pozdrawiam, miłego wieczoru.